witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów oraz lotników, bo właśnie dzisiaj, 13 listopada, mamy premierę gry World of Warcraft, czyli zakończenie testów i wreszcie można normalnie już sobie latać. Oczywiście, wiadomo, World of Warcraft nie uważana jest za cudowną grę, ale nie jest taka zła. Ja robiąc te wszystkie żetony i tam bawiąc się, czasami wchodząc właśnie w tą grę, bawiłem się fajnie. No wiadomo, War Thunder jest być może lepszą grą, ale do World of Warcraft będę zerkał. Kupiłem też oczywiście ten zestaw za 100 euro, 11,5 tysiąca golda oraz 1 rok premium. I właśnie teraz widać, mam 490 dni premium, co oczywiście będę miał też World of Tanks oraz 14 620 golda, to też będę miał w World of Tanks. I teraz na przykład wchodzę sobie do gry i od razu zaskakuje mnie jedna plansza, że mam lekcję pierwszą, trening strzelanki, 25 golda. Czemu nie? Dwa moduły mogę wymienić. Więc to jest moje pierwsze wejście do gry World of Warcraft. No i startujemy, zrobię sobie ten samouczek i dostanę 25 golda, co mi oczywiście się wbije do World of Tanks. Czyli jeżeli byście chcieli te kilkadziesiąt golda sobie teraz tak na szybko zarobić, to możecie wbić do World of Warcraft. Witaj na pierwszym locie szkoleniowym. Pierwszy lot szkoleniowy. Trening, witaj. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować. Udaj się do strefy szkolenia, żeby rozpocząć trening strzelecki. Dobra, jedziemy. Trening strzelecki. A tak zobaczę tylko, jakie mam ustawienia ustawione. Leć grafiki. Do znacznika. Średnią. To daje bardzo wysoką oczywiście. Momencik. Okej. Okay. I to lecimy do znacznika. Udało mi się przelecieć! Leć do znacznika! Leć do znacznika! Zaczyna się trening strzelecki! Czyli co, mam go rozwalić, tak? Zniszcz pierwszy balon! No problem! Naciśnij dowolny klawisz, dobra. Uruchom doładowanie, żeby przyspieszyć. Ognia! Jest! Cel zniszczony! Lecimy po drugi balon. Drugi balon. Przeładowałem silnik. Ale jest niedaleko, kilometr ode mnie. Poczekam, aż będzie łatwiej mi celować. Zbliż się do celu. Dobra, jedziemy. Ognia. Cel zniszczony. Dobra. Następny balon. Zniszcz trzeci balon. Tak jest. Tutaj w ustawieniach oczywiście bym mógł sobie dać przechył w lewo, a... Przygotuj się do strzału. Zastosuj, okej. Ognia. Teraz sobie mogę robić przechyły. To wszystko? Zniszcz wrogi samolot. Mierz w punkt wskazujący poprawkę. No problem. Cel szkoleniowy zniszczony. Zakończono! I dostaję 25 golda. Doświadczenia PD300 oraz kredytów 600. Nie powtarzamy, tylko kontynuuj. Jak dam kontynuuj, co się stanie? Zobaczymy. Może następne goldy. Trening walki kołowej, czyli następne goldy. To lecimy. Witaj, pilocie. Witaj. Oczywiście... Przejdź do początku pierwszego etapu. Znaczy World of Warplanes... Walka kołowa z mniej zwrotnym przeciwnikiem. Aha. Zwróć się w stronę przeciwnika. Ukończono trening walki kołowej z mniej zwrotnym przeciwnikiem. Coś wyczułem, aha. Czekaj, ustawienia... Przejdź to źle zrobiłem. Drugiego etapu. Przechył w prawo,
D. Zastosuj. O, tak. Zastosuj, okej. Okay. Podążaj za strzałką. Podążamy za strzałką. Nie można minimapy powiększyć. Aha. Silnik się przegrzewa, więc nie możemy za bardzo też go doładowywać. Walka kołowa ze zwrotniejszym przeciwnikiem. Ze zwrotniejszym mam się bić. Leć do znacznika. Leć do znacznika, żeby zaatakować wroga, leć i ostrzelaj wroga, celując w punkt wyprzedzenia. Co? Jesteś w odpowiedniej odległości od przeciwnika. Skręć w stronę przeciwnika, dobra. Jesteś w odpowiedniej odległości od przeciwnika. Leć do znacznika. Znowu do znacznika? No dobra. Jesteś w odpowiedniej odległości od przeciwnika. Aha, czyli tu już starają się tak by podpowiedzieć, w jaki sposób walczyć ze zwrotniejszym przeciwnikiem. Oczywiście, pamiętam rozmowę z Great Sharkiem, należy walczyć pionowo, czyli lecieć do góry, on później nie może tyle i tak by go blokuje i wtedy ty na dół i go rozwalasz. Ja myślę, że z Grave Sharkiem, jeżeli oczywiście będzie miał ochotę, jest co jakiś czas możemy się spotykać i coś mówić dla tych oczywiście, którzy... Atak z dużej wysokości. Którzy by chcieli się coś... doładowanie, żeby przyspieszyć. Nurkuj, aby zaatakować wroga. Ukończono atak z dużej wysokości. Jeżeli oczywiście... O! Znowu 25 golda. Dajmy jeszcze raz kontynuuj. Zobaczymy, jakie szkolenia są następne. Walka drużynowa. Szkolenie walki drużynowej. Twoim zadaniem jest zniszczenie wszystkich samolotów wroga. Naciśnij dowolny klawisz i lecimy. Czyli lecę z czterema moimi kumplami. I lecimy na ich czterech. Na pięciu. Cel trafiony. Jeden zniszczony. Lecimy za drugim. Cel trafiony. Drugi zniszczony. Trzeci. O, to jestem zwrotniejszy. Czyli ja na pewno źle to robię. On też teraz kółeczka robi. No, Grave Shark kiedyś mnie musi nauczyć, jak dobrze grać samolotami. Dobra, to ja go olewam. Musiałem uważać, żeby mnie nie, się we mnie nie zderzył. A ten ham... Dobra. Ostatni samolot wroga. Czwarty wróg zniszczony. Ale on kołuje. No to by musiał mnie Grave Shark nauczyć, jak po prostu dobrze walczyć. Dobra. Cel trafiony. Pięciu. Piąty wróg zniszczony. I znowu 25 golda, 6000 kredytów i...
No i to są trzy krótkie testy, znaczy te treningi, za które, jak widzicie, dostałem 75 golda, który przechodzi od razu do World of Tanks. Wiem, nie lubicie grać w tą grę, ale o to mnie trochę martwi, to no trochę jest szybciej, ale mamy raz, dwa, trzy, 75 golda zdobyte. Okej, dobra, słuchajcie, teraz jeszcze, czemu ja mam tyle samolotów? Zaraz wam wytłumaczę. Oczywiście pierwsze tiery, wiadomo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pierwszych tierów. Pięć pierwszych tierów, dlaczego? No wiadomo, bo jest pięć narodowości. Niemcy, ZSRR, USA, Japonia i Wielka Brytania. Ale na przykład czemu mam ten drugi tier? A to dlatego, bo to jest drugi tier samolot premium, który otrzymałem za to, że rozegrałem 700 bitw w otwartym teście. Czemu mam ten samolot? Tu przypuszczam, że ten samolot mam dlatego, bo go też miałem przedtem, dostaliśmy go jako prezent, chyba że też za testy go dostałem, no ciężko powiedzieć. Następny trzeci tier premium, kurde, no strasznie dużo tych samolotów. Szczerze mówiąc, ten samolot to chyba mam, wiem, ten samolot się kupowało za 850 żetonów i zostawał w garażu, ale mam jeszcze dwie piątki i tu mnie trochę to dziwi, to nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy, czemu mam jeszcze dwa samoloty premium. Kupiłem ten zestaw za 100 euro, czyli rok premium, które przechodzi mi na czołgi, oraz 11,5 tysiąca golda, które przechodzi na czołgi. I to robiłem tylko i wyłącznie dla czołgów. Za 100 euro to się bardzo opłaca, a przy okazji dostałem samolot premium i to chyba jest ten piąty myśliwiec, ale tu jest jeszcze jeden piąty myśliwiec. Taki malutki. Czyli słuchajcie, tak naprawdę ja nie rozegrałem ani jednego meczu i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć samolotów premium. Pięć samolotów premium, jak na początek, to nieźle. Oczywiście grać w tą grę nie będę zbyt często, no ale mam samolociki premium, więc będę mógł sobie czasami polatać for fun. Dobra, a więc premiera gry World of Warplanes. Ja wiem, nie lubicie, wolicie War Thunder i tak dalej, ale dzisiaj jest ten dzień premiery i dlatego wbiłem na tą grę, żeby pokazać co i jak. Okej, no to dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, jeżeli byście chcieli, żeby Grey Shark, czyli ten bardzo wszystko wiedzący lotnik z World of Warplanes, chciał czasami coś wytłumaczyć, jeżeli chodzi o to, jak grać, o to, co i jak właśnie w tej grze jest ciekawego, w jaki sposób grać z różnymi stylami samolotów, nie ma problemu. I raz na jakiś czas mogę z nim zrobić jakiś odcinek, oczywiście nie za często, bo wiem, że wolicie czołgi. To na razie, trzymajcie się.